Dziś pomyślałam, że będę straszyć ludzi na Brookhaven. Mam nadzieję, że wszystkich tak wystraszę, że pobiegną tam, gdzie pieprz rośnie i będę sama w całym Brookhaven. Całe miasto będzie należało do mnie. Pierwszy pomysł to Daycare. Taka będzie lokalizacja. A więc tak. Skoro tam są małe dzieci, to ja wystraszę małe dzieci. Uh-oh. I tak się zastanawiam, czego boją się małe dzieci. Wydaje mi się, że one się boją jakichś straszydeł. Tak jest, więc za takie straszydło ja też się przebiorę. Ciężko nie będzie się przebrać. No więc tak, przyszła mi do głowy taka jakaś laleczka Chucky. Poszukam takiego przebrania. No więc tak, wejdźmy tutaj i wpiszmy. Nie wiem, jak to się pisze, ale mam nadzieję, że dobrze. Źle. Dobra, ale może doll po prostu. To też może się uda. No tak na razie nie do końca. To chyba na ramię będzie. No właśnie. A ja bym potrzebowała taką straszną twarz dla siebie. Jakąś taką głowę. Ładne, ładne. No ale to jest za ładne. To jeszcze nie jest tak straszne, jak ja bym chciała. Ja bym chciała laleczkę Chucky. Tylko jak ja mam to zrobić? Tu już się kończą. Nie, tak to się można pomalować. Ale ja nie wyglądam strasznie. Tak nic nie wyszukuję. Więc może wpiszmy Scary. Chodź, więc weźmy sobie tak, tak, okej. Okay. Ciuszki, no, najgorsze jest to, że słuchajcie, mój znak będzie w tym momencie. Znak oczywiście jest najlepszy na świecie, ale ja musiałam się teraz przestawić na kogoś tam innego, żeby on mi zniknął. I wracamy z powrotem na to. Usuwamy to i to. I teraz ciuchy. I ja myślę, że ja ciuchy dam jacie jakieś takie straszne, wiecie? Coś takiego. Podoba mi się. Dobra, o, i taką kratkę. Dobra, może być. Teraz idę, słuchajcie, do Daycare. Tam są małe dzieci, więc ja tam też idę. O, tak się trochę zmniejszę. Dobra, biegnę czym prędzej do Daycare. Szybko. Ciekawa jestem ich reakcji. Tak sobie dzisiaj wymyśliłam, że postraszę ludzi. A co tam? Taki mam dzisiaj mood. Mam ochotę dziś straszyć ludzi. A co, nie wolno mi? Dobra, przyspieszę sobie tu. Uwaga. Jadę. A co tu? Co oni tu? Ja nie wiem, czy to są jakieś eksperymenty w Daycare. O, bawią się. Dobra, to ja też chcę. Cześć, mogę się z wami pobawić? Patrzcie, boją się! Co to jest? Mogę się z wami pobawić? Co to jest? Co to jest? Oni się boją! Nie! No weźcie! Boję się! Jezu! Ej, uciekają ode mnie! Uciekają od siaką maminę! Ej, gdzie jesteś? Nie bójcie się mnie! No co wy? Ja chcę się tylko z wami pobawić! Ej, a może opętana lalka? Ja ci zaraz dam opętaną lalkę, ty! Może chcecie się pobawić ze mną w chowanego, w tym dymie? Dobra, niech oni tu tylko wejdą, to ja ich wystraszę. Uwaga, idzie ktoś. Idzie, ale tak nie do końca. Niech tu wejdzie. Gdzie oni są? I uwaga. BUM! Ej, boję się! Uciekają ode mnie! Mam cię! Nie dotykaj mnie! Właśnie, że cię dotknę! Jak was dotknę, to będziecie tak samo wyglądać jak ja, więc lepiej ode mnie. Uciekajcie! Boże, pomóż nam! Nie! Nikt ci taki tutaj nie pomoże! O, co ona robi? Co to są ze świeczki? Żadnych takich, nie zgadzam się! Dobra, boją się! Zostawcie mnie! Nigdy w życiu! Boją się mnie! Ej, udało mi się! Dobra, wiecie co? Myślę sobie, że teraz wymyślę coś innego. Jakieś drugie straszenie. Okej, z jednym straszeniem mi się udało.
teraz czas na drugie. Z tego co wiem, to drogie dzieci mają wycieczkę na kemping, więc pomyślałam sobie, że ja się tam zakradnę po cichutku, schowam się, poczekam na noc, bo na razie jeszcze jest widno i zamienię się w strasznego wilkołaka i będę tam ich straszyć. Więc teraz tylko muszę pojechać w stronę kempingu, więc to jadę tam. Dobra, na razie jadę jako ja. W razie gdyby ktoś mnie zobaczył po drodze, to się od razu nie skuma, że coś tu się kroi, słuchajcie. Bo jakby zobaczył wilkołaka na rowerze, to dziwna sprawa, no nie? A teraz ja się tutaj trochę schowam. Dobra, gdzie oni są? Tam są, patrzcie, przy ognisku siedzą, no. Czyli wycieczka jest chyba udana. Ja się skitram tutaj i tutaj też się już przebiorę za tego wilkołaka. Więc uwaga, bierzemy tak, bierzemy wolf i teraz głowa. Głowę jakąś taką. Nie wiem, czy ona nie jest zbyt mało straszna, ale ogon sobie, słuchajcie, zabiorę, bo to jest z kotem związane, więc to być nie może. Weźmy wolf i teraz... Ej, a może taka głowa byłaby straszniejsza, co? Nie, to dziwnie coś wygląda. No dobra, lecimy dalej, może coś innego. A to? Bo wiecie, te czerwone oczy są spoko, ale to tak z przodu to wygląda dziwnie, bardziej jak maska jakiegoś kota, czy coś takiego. Więc na razie nie. Ej, a to? Chyba bardziej jak wilk, co? A może te dwie maski połączone ze sobą? Ale znowu nie mam uszu. No dobra, zaraz coś się... O, jest! To jest idealne. Tak, zachowam to. Tylko wezmę... Usunę to i to. I mam już czerwone oczy, mam zębiska, mam uszy, mam wszystko, co mi trzeba. Oby tylko mnie tutaj nie usłyszeli. Dobra, patrzmy dalej. Jeszcze na pewno będę musiała jakieś takie ciuchy, trochę przypominające wilka, ubrać. To może nie, tu mam ogon taki, puchaty dosyć. No i jeszcze właśnie tylko te ciuchy. Okej, więc weźmy... tu na męskie wolf i zobaczymy, czy tego oni też tak się przestraszą. Znowu Bella Style. Dobra, liczę na to, że nie zobaczą. I teraz spodnie jeszcze i jeszcze wolf. Okej. I takie spodnie. Jedna biała, druga ciemna łapa. Nie, już niech wszystko będzie czarne. Okej, ale przede wszystkim jeszcze moja skóra czarna. No i jeszcze moja sylwetka w ogóle też musi być jakaś taka duża. Może taka? Taki mięśniak ze mnie, co? Czy nie wygląda to komicznie? O, może tak? O, dobra. Dobra, zrobię coś w ten sposób. Okej. Już jest noc. Ściemniło się, lecę ich nastraszyć. Jak mój wygląd? Dobra, wzrost jest okej. Trochę to przeszkadza, ale dobra, oni tego nie zobaczą. Jest tam ktoś. Okej, uwaga. Idę. Auuu. Gdzie oni są? Halo? Hej, czerwony kapturku. To nie jest czerwony kapturek. Boi się! Ucieka! Słuchajcie, od wilka! Gdzie oni są? Gdzie te ludzie? Halo? Puk, puk! Gdzie wy jesteście? Mam cię! Czy jest jeszcze tu ktoś? Jestem taki głodny! Ja muszę to sprawdzić, czy to ktoś tutaj jest na górze, słuchajcie. Nie ma. Tam nie ma nikogo. Zaraz ją zjem. Zjem ją! Chodź tu, no nie mogę jej złapać! Gdzie są inni ludzie pozostali? Nie mogę ich znaleźć. Zaraz, tu ich w lesie nie ma. Tu nad wodą ich nie ma. Może są na innym... Tam są na innym kempingu. Ja się wody nie boję. Zaraz zobaczą, co to znaczy kemping. To pożałują tej wycieczki.
Na pewno będą chcieli uciekać, ale ja im nie dam uciec. Dobra, idę tu. Zobaczcie, jak sobie pięknie zrobili. Ale ja im to zaraz zniszczę. Okej, słyszę ogień. Co by tu zrobić? Jest dużo światła. Co oni robią? Są to czarne? Chyba już mnie zobaczyli. A więc wyskakuję. Wyskakuję. Boję się. Znowu uciekają. Wasze kratki na nic się tu nie zdadzą. Pizza. Niam. Jedzonko. Niam. Tak. Zabierajcie swoje rzeczy, zabierajcie. Nic wam to nie da. O nie. Uciekła. Ślepy zaułek, te wasze namioty. Mam. Dobra, dostało mu się. Boją się, słuchajcie. Uciekają. Starają się schować w ogóle w tych namiotach. Ale wam się nie uda. Co wy chcecie się odgrodzić ode mnie tymi kartonami? O nie. Kto tu się odważył i zrzucił z góry na mnie klatkę? Co to są za lewitujące świeczki? Zabierajcie to! Teraz was złapię! Koniec tego! Co to ma znaczyć? Teraz uciekacie? O nie! Zaraz będzie po was! Wszystkich was zjem! I się skończy! Patrzcie, jak uciekają! Złapię was zaraz! Zaraz będzie po was! Nie macie ze mną szans. Rozproszyliście się. Dobrze dla siebie. Ojej, zagubione owieczki idą z powrotem do jednego kąta. Zaraz będzie po was. Nic ci ta broń nie da. I zobaczcie. Uciekli, słuchajcie, w popłochu. Dobra, udało się. Udało się ich wystraszyć jako wilkołak. Więc myślę sobie teraz jakiś trzeci sposób. Trochę gorszy. Wystraszę ich w domu. Znalazłam już ludzi, których nastraszę w tym domku za mną. Ale najpierw muszę troszeczkę przypominać jakby ducha. Więc w ten sposób muszę się przebrać. Niech będzie coś takiego i przede wszystkim moja postura musi być inna. Musi być trochę straszniejsza. Dobra. Niech będzie takie coś. Nie do końca mi się podoba to, co mam na sobie. Więc może napiszmy coś takiego, bo ogólnie głowa to spoko jeszcze, ale ciuchy to jest najgorsze do znalezienia. Więc znajdźmy jeszcze raz jakieś przebranie. Męskich ogólnie jest zawsze, słuchajcie, straszniej. Lepiej coś takiego szukać, więc myślę, że o tak. Wezmę taki garnitur. Scary suit. I teraz dół by się przydał taki sam. Ale jak nie będzie takiego samego dołu, to też się nic nie dzieje. I twarz niby jest git. Ale słuchajcie. Głowę weźmy inną. A weź to. Biorę to. A to tylko dlatego, że jest fajny efekt. Patrzcie, to jest maska. Teraz muszę czekać, aż zrobi się noc. 2 hours later. Mamy już noc, a ja idę do tego domku. Oni coś sobie chyba tam imprezują. To ja wejdę i im pokrzyżuję te plany. Ktoś jest chyba na czatach. Ja muszę tam się jakoś dostać. Dobra, wejdę tutaj, okej? Nie ma już? Nie ma już tego kogoś? Grają sobie, zobaczcie. Grają sobie w najlepsze. I ja teraz tak zadzwonię do drzwi, oni wyjdą i ja się schowałam. Dobra, muszę znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby tam wejść. Okej, może ich ominę jakoś. No nic, nie udało się ich tak obejść, ale wrócili już wszyscy tam do środka. Więc mam nadzieję, że tym razem uda mi się tam wejść i ich teraz konkretnie nastraszę. Dobra,
Gdzie mam się schować? Gdzie mam się schować? Nie tu! Tu. Dobra. Światła. Światła tu trzeba pogasić. Dlaczego tu jest tak jasno? Nie może tu być tak jasno. Po co jest ta lampa? O nie. Dobra. Poodpalam im tu wody. Poodpalam wody, słuchajcie, w kuchni. Pyk. Dobra. Kładę się tu. Nie ma mnie. Nie ma mnie tu wcale, absolutnie. Ciekawe, czy zobaczą, że woda tam jest. Dobra, jak nie zobaczą, to ja biorę propsy i postawię im tu straszne rzeczy. Teraz tak, weźmy to i szkieleta. Pyk. O, i leży szkielet. Dobra, i jest takie coś. Ciekawe, co oni na to. O, szkielet. Oho. Zobaczyli i się przestraszyli szkieleta, zobaczcie. Mówią, że coś przebiegło? Nie ma takiej opcji. Nic nie przebiegło, absolutnie. Ja muszę się teraz gdzieś tam dostać, kurczę. Gdzieś tam na tamtą stronę, żeby zgasić te wszystkie światła i w ogóle, żeby mnie po prostu nie widzieli. Dobra, może przejdę sobie tu. Uwaga. I światło. Jest. Zgaszone. Zgaszone światło. Zgaszone. I teraz, czy oni zobaczą, że zgasło światło? Nie widzą? Dobra, to zapalamy. Gaszę, zapalam. Gdzie oni są? Są tam. Co nie robią, że auto jest w domu? Oho. Ktoś od... O, dobra. Dziewczyna otwiera lodówkę, a ja jej zamykam. I odpalę wodę. Zamykam! Schowałam się tutaj w tej kryjówce. W tym domku jest tu kryjówka. Uwaga. Dobra, schowałam się znowu. Gdzie ona poszła? Zamknęła wodę. No to ja ją puszczam jeszcze raz. O, zobaczcie. Jakaś zdziwiona. Ojej, woda się sama puściła. Jak to dziwnie. Czemu ta woda się sama... Ojej, znowu ją puściłam. Strasznie dziwne rzeczy. Nie wiem, czemu to tak się robi. Ha? No patrzcie. Znowu sama woda się puszcza. Teraz wezmę jeszcze jedne propsy. I może teraz położę coś innego. Może to. O-o. Tak, to położę. Pyk, okej. I oni pomyślą, że coś tutaj ktoś narobił. A, zwalają na hydraulikę? No, może być hydraulika. Okej. Tu ogarnięte, słuchajcie. Muszę się schować gdzieś tu za ścianę i zgasić światło im ponownie. Okej, zgaszone. Więc mnie nie zobaczą. Nie zobaczą mnie. Pousuwam im wszystkie rzeczy, jakie oni tutaj dali. Nie ma żadnych lampeczek. Nie ma takiej opcji. Ona mówi, że coś widziała? No niemożliwe. Nic nie widziałaś. A teraz uwaga. I wychodzę! I teraz was złapię! I teraz was załatwię! Chodźcie tu! Dobrze wiedzieliście. Te straszne, dziwne rzeczy to właśnie było to. Uciekajcie mi z mojego miasta. Mam nadzieję, że was wykurzę. Już jednych i drugich wykurzyłam. Teraz niech będzie po was. Uciekajcie stąd. Wyprowadzajcie się. I całe miasto ma być dla mnie. Jazda! Uwaga, uciekać stąd, zaraz was wszystkich połapię. Wszyscy uciekają, patrzcie jak wszyscy uciekli, zobaczcie jak się wszyscy mnie boją. I zaraz uciekną z tego miasta i ono będzie całe dla mnie. W dzisiejszym filmie pokazałam wam 3 sposoby na straszenie ludzi w Brookhaven. Jeśli jesteście ciekawi, czy wam to się uda, to po prostu spróbujcie. Odwzorujcie to u siebie w swojej grze. Zobaczymy, czy tam ludzie też się wystraszą, tak jak ci ludzie wystraszyli się mnie. Dajcie znać później tutaj w komentarzach. Życzę wam powodzenia. A teraz całe miasto niedługo będzie dla mnie! Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!